Hej, łóżeczka, witajcie na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na vloga z Bałtowa. No, zobaczcie, gdzie jesteśmy. Co prawda poza zapytkiem tym razem, a nie pod domkiem, tak jak zawsze od razu podjeżdżamy. Ale tak, stwierdziliśmy, że tym razem sobie podjedziemy na jedzonko. O, tam już tata odjeżdża zaparkować. Mama zaraz wchodzi, więc ja lecę za nią. I tak, i potem się lecimy smakować, ale nie, ale się cieszę. I w ogóle w niektórych miejscach... Tak, no bo zanim Olek by się wygramolił stamtąd, to w ogóle, wiesz, dodali jakieś nowe oświetlenie i tak dalej. To są takie detale, ale one jednak dużo zmieniają, więc jest super. Już nas oczywiście bardzo miło przywitana. Siedzimy sobie przy stoliku. Tutaj Oluś już rysuje na swoim menu, ja też zostałam. I to. Co do pewności nie przeglądałam tego, że leży tutaj, gdyż możecie mnie nazwać nudną, ale mam teraz mówić tak, moje typowe danie w tym miejscu. Jeśli chodzi o życie moje, jeśli chodzi o życie moje, to zdecydowanie jest czasami taka trochę nudna. Misiu, a może to są zostały przyniesione? No cóż, ja nie wiem. To miał wziąć. Tak, może spróbuję jakieś nowe rzeczy w tym roku, ale jako takie, wiecie, pierwsze danie, to musi być rosołek i naleśniki. Jesteśmy pod domkami, wróciliśmy z jedzonka i właśnie wchodzimy. Mamo, który jest nasz pokój? O! Szósteczkę, więc daleko nie mamy. Jezu, ale się cieszę, może, że znowu tu jesteśmy. Genialnie. Tak, ja zaraz chcę pomóc się rozpakować, a potem chcę się przywitać. No, dostań. Stamtąd też coś wam nagram, na pewno szczególnie, że. Myślałam, że ktoś idzie, a to nasi. Szczególnie, że stajnia została przebudowana i jest teraz w innym miejscu, tam gdzie są ogólnie obozy jeździeckie. I została dobudowana nowa stajnia, tam obok tej mniejszej starej. No wszystko wam pokażę ogólnie. No, tak już mówiłam, jestem w stajni z dziewczynami, tutaj jest, możecie się przedstawić. Hej, jestem Kaja. Ja jestem Cienia. Czyli Marika i no, chciałaś coś powiedzieć? Ja pozdrawiam wszystkich widzów Emilki i w ogóle każdego. Dobrze, możecie podziękować. A ty chcesz coś dodać do vloga? Ja pozdrawiam. Dobrze, więc pozdrawiam was wszystkich, a teraz wam pokażę tutaj stanie mniej więcej, ale tak śmiesznie, bo tu są ludzie, Boże. No, ogólnie stanie wygląda tak. No, tutaj jest jedno wejście, tu można sobie przejść, proszę bardzo, tak pięknie. To jest dekora. I tutaj jest koń Kai. Pan. Kaja, koń Kai. Kaja, koń Kai. No. Tak, no i tu jest jeszcze właśnie jeden korytarz. To się pójdzie do siodarni, jest myjka i tam za tymi drzwiami w sumie wam pokażę. O tak. Tu jest niespodzianka i narew między innymi. No jutro mamy jazdę na 15 i Marika właśnie na swoje kochane będzie jeździła. A ja chcę pokazać tą drugą stajnię. Bo ogólnie jeśli oglądaliście vloga z obozu, to wiecie, że stajnia była tutaj i w sumie nadal jest. Tam nadal jest trochę koni. Zaraz też wam je pokażę. A tak po drodze wam pokażę, że tutaj jest szatnia. No i tutaj jest ta hala dokończona już i ujezdalnia. No a to jest właśnie ta stajnia taka, że tu coś jest, nie ma. Dobrze, no. Gdzie jest światło? Dobra, trochę walnę koniem po oczach, chociaż chyba nie patrzę nawet. No i właśnie, jak pewnie kojarzycie, to tutaj jest, jest ta stajnia powszechna, w której ten nadal konie stoją. Między innymi właśnie, nie wiem, magia, czy dominator, który też na pewno kojarzycie. No. O, cutie. Super! Wow! Klasa mistrzowska, proszę pana. Brawo! Panie nad narciami damy, brawo! I przekraczamy! Brawo, stary! Jesteś największym sportowcem w naszej rodzinie, bez dwóch zdań. Proszę, piąteczkę zbijemy. Tylko nie tą kostką lodu. Witajcie rano, idziemy właśnie na spaw, jest trochę po 10.
Ja sobie wstałam godzinkę temu, tam za mną idzie tata i pomaga nieść narty. Ja tutaj tupczam w butach narciarskich i Kiki, o, idzie Olek, mama też zaraz wyjdzie. I oni lecą na sielenko tam do przystocza, a ja już na nartki, bo się umówiłam z Mariką. Tak, Olek do Gania. Umówiłam się z Mariką właśnie, którą mogliście poznać wczoraj w stajni. Żeby, no, na pewno nie jeżeli Olek mnie rozprasza z tyłu, słuchaj. Pamiętajcie, jaki jest nasz ulubiony sport? No, jaki jest twój? Narty. Ulubiony? Tak samo jak Emilki, lubimy też pływać, czasami bawić się w berkach, chociaż też jest to sport. Tak, to lubimy ulubiony, ogólnie bardzo dużo sportu. Tak. No, więc tak fajnie rozpoczynamy dzień. To tak, kontynuując, po 2 godzinach jazdy właśnie padłam z mamą szybko do domku, spędziło się tam niecałe 10 minut i ja jestem już przebrana, widzicie, nie wyglądam jakbym, nie wiem, szła na narty czy coś, a idziemy teraz na łyżwy. Tam też będziemy nagrywali TikToki, robili zdjęcia, plus sobie po prostu pojeżdżę i za troszeczkę ponad pół godziny muszę znowu wrócić do domku, znowu się przebrać, ponieważ lecę do stajni i tam już spędzę trochę więcej czasu. Potem idę na jedzonko i potem zobaczymy, już będzie tak bardziej jakby luźno, a jak na razie to w miarę się myślimy w czasie, jest dobrze, ale jak wiecie, że się żyje, jest jak wiecie, aktywnie. No i zbliżamy się do lodowiska, jak widzicie jest bardzo duże, już słychać muzykę i zaraz tam wchodzimy. Swoją drogą na vlogu z obozu, który paradoksalnie pewnie pojawi się później niż ten film, ale pokazywałam wam, że w tym miejscu była wrotkarnia, no a teraz właśnie jest lodowisko. Swoją drogą, jak widzicie, to jest bożytalnie, ale bardzo mi się podoba to, że nie ma takich zwykłych plastikowych łyżek po prostu. Tylko są między innymi tak na przykład jakieś białe brzoła gwiazdki czy inne kolory. Chciałam wam coś powiedzieć o tej odznace wczorajszej, ponieważ wczoraj właśnie już nie wiem, nie rozwinęła się na ten temat. To właśnie o 13 przyjechało 2 egzaminatorów i powiedzieli nam, że mamy teraz osiadłać konie. I każda osoba stanęła przy swoim koniu, a jako że nas tam było 20 osób, no to wiadomo, że kilka jechało na tych samych koniach. Więc po prostu w takich grupkach te konie czyściliśmy i siadowaliśmy. Tam właśnie egzaminatorzy sprawdzali, czy wszystko jest okej. Okay. Spytali też się właśnie o części ciała konia. Potem rozpoczęła się część praktyczna, nie, ta poniekąd też była praktyczna. Ogólnie siedliśmy na konie i jeździliśmy niedługo, jakoś myślę tak, nie wiem, 20-30 minut w stępie, kusie i galopie, też jakieś drążki w stępie, kusie i ogólnie wszyscy zdali, więc bardzo, bardzo się cieszę.
wracamy właśnie z pokazu na lodowisku i słuchajcie, dla mnie niesamowite jest to, jaką lekkość widać u tych łyżwiarek. Naprawdę to wszystko w ogóle się wydaje takie łatwe, a gdyby tylko wejść właśnie na lód i spróbować się samo zrobić, to już tak łatwo nie będzie. Co, chciałabyś coś powiedzieć? Nie. Aha. Tak, więc no już zapomniałam, jak ja chciałam dokończyć to zdanie, ale teraz idziemy do Zafiecka, więc możecie nam życzyć smacznego. Na to czekałam. A my teraz chodzimy na górę, żeby zobaczyć, jak wygląda z góry właśnie i pooglądać narciarzy. Drop that.